Szczęśkę pokrewne dusze! No cóż, w ostatnim odcinku odwaliliśmy trochę roboty, znaleźliśmy kulkę. Teraz idziemy to zgłosić naszym kumplom magom. Nie mam czasu na. On tam nie ma czasu, ale ja mam, więc nagrywam. Dobra, jak tam dojść? Chyba tędy. Chyba tak, chyba nie, chyba kurwa. Chuj to wie. No dobra. Idźmy za ciosem, kurde, jak już tu poszliśmy. O, mamy naszego kumpla arcymaga. To, czego się tu nauczysz, zostanie ci w głowie do końca. Stoi na krzesłach? Na krześle? Jeśli wykażesz się talentem. I na stole? Dobra, nie ważne. Jesteś tu kimś dość nowym, prawda? Zauważyłem cię, ale nie mieliśmy okazji porozmawiać. Nie ma opcji spierdalaj? Nie. Pozwól, że się przedstawię. Jestem Savos Aran, arcymag z Akademii w Zimowej Twierdzy. Cieszy mnie, że bada się tu niemal każdy. Dobra. Pochwalam jednak, że rozumiemy się. Dobra, myślę, proszę, z nim tylko rozmawiać. Nie mów mi, że kolejny uczeń spłonął. I tak mam już dosyć na głowie. O, to tu ludzie kurwa płoną? Z Akademii Magów. Dobra. Tak. Rozumiem, że Tolvdir ma dla mnie nieco bardziej szczegółowe wyjaśnienia. O, pewnie tak. Dziękuję za zwrócenie na to mojej uwagi. Twoją małą grupką na ogół opiekuje się Tolvdir, prawda? Nie. Jako, że obecnie najwyraźniej jest czymś zajęty, a ja będę musiał zobaczyć to odkrycie na własne oczy, myślę, że musisz zacząć zgłębiać ten temat. Porozmawiaj z Uragiem w Arkaneum. Sprawdź, czy wie coś o czym. No, dobra, czas na dobra robota. Następnym razem, gdy będziesz zwiedzać norskie ruiny, może ci się to przydać. Dobra, spierw dalej. Idziemy dalej za ciosem, czyli mamy teraz zejść tutaj na dół. Ach tak, trochę przerobiłem, jak zauważyliście moją panienkę. No cóż, połączyłem kilka różnych strojów, no i wyszedł mi taki efekt. Mam nadzieję, że się podoba. No a jak nie, to trudno, mi się podoba. W każdym razie chyba będę musiał nagrywać na większej jakości, żebyście to dojrzeli, jak to pięknie wygląda. Ale to już następne odcinki. Dobra, gdzieś mamy iść do jakiejś Torvira. Torvir, cześć Torvir. O, co mi powiesz? Jesteś w Arkaneum, którym spróbuj potrzebujesz pomocy? Ale pierdoli. Czy mogę wcześniej pomóc Akademii? Zapytajmy. Jeśli masz ochotę na poszukiwanie przygód, to zawsze potrzebuję ludzi, którzy wyniosą cenne księgi z bardziej niebezpiecznych miejsc. Świetnie. Chcę przeżyć jakąś przygodę. Zapisałem ostatnie miejsce, o którym słyszałem. Sprawdź je. Tylko ostrożnie. Okej. Możemy iść na przygodę. Co można sprzedać? Może mam jakieś czary. Pamiętaj, żeby umyć ręce, zanim czegoś dotkniesz, dobrze? O, nie ma czarów. Same książki. Dobra. Co ty mnie coś miałem z nim pogadać? Dobra. Wiem, czego chcesz. Tutaj wieści szybko się rozchodzą. No i zajebiście. Udało ci się odkryć jakąś wielką tajemnicę, co? Nie musisz nawet pytać. Nie, nie mam niczego dla ciebie. Przynajmniej na razie. Powiedziałem już, że nie. Orthorn ukradł kilka ksiąg, gdy uciekł do twierdzy zabójczego blasku, żeby przyłączyć się do przywoływaczy. Coś w rodzaju propozycji zawarcia pokoju. Wydaje mi się, że w tych tomach mogły znajdować się ważne informacje. Jeśli chcesz je mieć, musisz porozmawiać z Orthornem. Ze twierdzy zabójczego basenu. Nazwijmy to rozbieżnością opinii. Dobra. Interesowały ich badania wykraczające poza granice wyznaczone przez Akademię. Dlatego przekonano ich. Nie, srał cię, chłopie pies. Ach tak. Musimy z nim pogadać. Ponieważ ja go nie lubię. Nie mam chęci, bym mu kurwa pokazał, gdzie jakieś mówią, ale. Jeśli nam powiedzieć coś. Mam kilka pytań. Znasz trochę Sartal, prawda? Doszły mnie słuchy, że coś tam znaleziono.
Może. Dobrze o tym wiem. Proszę, nie obrażaj mojego intelektu. Nie da się obrazić czegoś, czego nie ma. Oczekuję pełnego raportu, gdy powróci. Moim zadaniem jest wiedzieć takie rzeczy. Moją rolę doradcy arcymaga wspiera fakt, że wiem o wszystkim, co się tutaj dzieje. Dziękuję ci za pomoc. Możesz już iść. Dziękuję za wyrozumiałość. Spierdalaj. Dobra, gdzie jest wyjście? Chyba mogę się tepnąć, czy nie. Dobra. Idziemy tymi drzwiami. Ciekawe, gdzie wylądujemy. Ale jesteśmy na zewnątrz, fajnie. Mamy iść do... mapa świata. Gdzie mamy kurwa iść? Mam iść tam. Oj, znaleźć książki. Coś poza tym? Moment. Dziennik. Może zrobimy to zamiast tamtego? Okej, okay, czyli mamy być gdzieś w tym pomieszczeniu. Gdzieś jakieś informacje o tajemniczej wiadomości. Idziemy tu. Czego się dowiemy o tajemniczej wiadomości? Ciekawe, ciekawe. O, która po prostu mamy być stąd, dobra. Idziemy dalej za ciosem. Wyszliśmy, wyszliśmy. Co dalej? Nie pierdolcie, że mam wrócić. Ja pierdolę. Dobra, idźmy dalej za ciosem. Fuf, dobra. Kurwa, czy ja tu przed chwilą nie byłem? Idźmy do góry. Zejdźmy na dół. Poważnie? Gdzie wylądujemy? O naszego fumpla znowu. O nie, to to. Dobra, to chcę czytać, nie chcę kurwa czyta. Ja nie za bardzo zamierzam. Za bardzo mnie to też nie obchodzi, o czym to jest. Dobra, dziennik. Może być dalej. Dobra, to niech będzie to i to. Tu jest jedno zadanie, a gdzie drugie? A gdzie jest kurwa drugie? A drugie jest tu. O! Czy mamy do wyboru? Albo się zadupcać tutaj. Nie jest zbyt daleko. Albo zadupcać tutaj. Trudny wybór, prawda? Na początek weźmiemy nasze fumfelki. Aniołki Najosa weźmiemy sobie do drużyny. To trzeba będzie wyjść do góry. Nie, bo tak jakoś się lepiej biega, jak ma się jakąś podstawę. Okej, czyli wyjście jest teraz tu. Wiem, kurwa, bieganie na w kółko, ale witam w Skyrimie. 20% to zbieganie w kółko, a reszta dopiero nawalanka. Dobra, teraz sobie wybierzemy tylko jedną. Dokładnie, nie wiem. Ty masz fajne uszy. Ty masz białe włosy, jesteś brzydszy od mojej panienki. W sumie. Dlatego cię biorę ze sobą, idziemy. Druga niech zostanie tutaj, na straży, czy coś tam niech stoi. Albo kurwa weźmiemy obie, kurwa jakieś tak. Lubię z nimi biegać. Obie są kurwa zajebistymi laskami, więc. Dobra, idziemy zapisać grę. Bo tak, nie chce mi się tego robić po 100 razy tego samego. Dobra. Idziemy tutaj. Najbliższe miejsce, jakie jest do tamtego miejsca, jest tutaj. Ale będę się rzekał. No dobra, no to skoczymy tu.
jest takie fajne, blisko miejsce. Się stąd tam weźmiemy, przebiegniemy. O, mamy konika. One mają konie? One nie mają, one będą zadupstać. Chwila, gdzie druga? Chwila, no moment. Ej. Gdzie twoja koleżanka? Chwila, ja w ogóle się... A, dobra, biegnie. Jest wszystko cacy. Dobrze jadę? Jadę dobrze. Chyba. Creepy. Tutaj jest jakaś fajna posiadłość. Pewnie z moda któregoś, bo jej nie pamiętam. Ale okej. Szukajmy książek. Odzyskajmy je na szybkiego. To nie powinno zbyt długo nam zająć. Dziwię się, że jeszcze jakiś żaden smog nas nie zaatakował. Kurwa, dobre macie tempo. Jak kodno jada i tak nadążają. Dobra. W każdym razie jedźmy dalej. Drogie panie, możecie? Poważnie pytam, możecie? Nie, to się pierdol to. Jademy dalej. Chyba dobrze jadę. Na pożana! Jedziemy! Jakim bym był złym człowiekiem, gdybym to ominął? Ta, odwrót! Mamut? Płoniesz żywcem. Dalej! No dalej! Tym ostatnim tchnieniem. Mogłabym was któraś w końcu go załatwić? Byłbym wdzięczny. Dziękuję. Jeszcze jest fajna potyczka. O kurwa! Widzieliście to, ludzie? Jeszcze jeden! Jak to tam się kurwa działo? W każdym razie tutaj drobna potyczka już została zakończona przez nas sukcesem. Zapiszmy grę. Dzięki trudnej walce i w ogóle zmieniamy broń w każdym razie na kulę ognia. Tutaj mamy naszych fopli, którzy uczyli kogoś tam latać. Pygo, pygo. Odpal chuja. Dobra, postrzelaliśmy sobie, fajnie było. Zmiana arsenału. Dobrze im idzie jak na razie. Chodu! Trzeba się gdzieś zblokować ich. To jest zawsze dobry moment, żeby wygrać walkę za pomocą bloków. Shit. Shit! Dobra, trochę wyżej wyjdźmy. Ale się uda. Tak, żeby nie spadać. Dobra, udało się. Co to tam jest? Ważne, kto to jest. Nie wiem, ale pomóżmy jej. Właśnie, nie udała nam pomóc. O, tu jest drugi. Teraz sobie do nich postrzelamy, tak. Do picu. Póki są strzały, jest impreza, dobra. Oni sobie już uciekli. Ewentualnie mogę jeszcze mamuta ściągnąć. Zresztą mnie kurwa kusi, żeby w niego strzelić. No dobra, postrzelamy sobie jeszcze w mamuta też. Nasze dwie panienki chyba poleciały w kosmos. Tak jak... Tamten szczęście, który widzieliśmy.
Chyba to nie był dobry pomysł, walka z nimi. Chłopie, pora umierać. Dobra, jeden z głowy będzie zaraz. Dobra, mamy go z głowy. O, nasze panienki tam twardo walczą. Budziły się już. Znalazły się obie nawet. Należycie, ponieważ drugiego mamuta rozwaliły. Znowu jakiś czynnik nieprzewidziany. Masz wpierdol mamut. Po całości masz wpierdol. No i po tobie. Dobra, gdzie my zabiliśmy tamtego pierwszego skurwiela? Czego oszyć? Może ma coś cennego. Może się sprzedać, może się sprzedać. Może się sprzedać na handel, a czy do zadania jakiegoś. Spodnie? Nie, bez spodnie. Nic ciekawego poza tym. Okej, tych już dwóch baliśmy. Ale kurwa, mogli mieć strzały. Ja głupi nie sprawdzałem. Strzały, potrzebuję tylko strzały mi opodzą. To się nic nie ma. Ciekawszego. Dobra, sprawdzanie oddziałów. Dwie panieny są, dwie panieny są. Okej. Okay. To jeszcze do mamuta co podejść. No i trochę strzałów jest. Sobie weźmy, może się sprzedać. Chowajmy broń i idziemy dalej. Okej. Okay. A co to? Skąd się tutaj wzięli? Strzał potrzebuje, strzał. Strzał nie znaleziono jak na razie. Okej, czyli zasuwamy dalej. Nawet jest łuk. Dobra, trochę strzał się zawsze sprzeda, to był bandyta. Aha. Pewnie z któregoś moda. Mam parę modów, które, no cóż, jakby to powiedzieć, respią losowo na mapie grupki spore bandytów plus innych pojebów. Gdzieś tam przejść. Może teraz patrzę? Źle patrzę. Tam. Już się nie stresuj. Już biegnę, biegnę. Może zawrócić. Teraz dobrze biegnę? Źle biegnę. Kurwa, masz to tam? Tak, teraz dobrze biegnę. Dobra. To wróćmy na trasę. Jak widzicie, panienki się obie sprzedały przy zabijaniu co większych potworów. Nigdy nie wiadomo, co się mogą sprzedać. A dlatego tak fajnie wyglądają. Dobra, jesteśmy na miejscu. Tutaj gdzieś mamy znaleźć książki. I doświadczony mag lodowy. Regeneracja magii przyspieszona o 50%. Może się sprzedać. Wezmę sobie to. Co to jest? Konina? Też się weźmie. W chwili potrzebuję sprzedać. Ale dobra. Mieliśmy wejść do środka. Wymaga klucza. O kurwa. Gdzie to jest? Wejście jest gdzieś tutaj. Czyli wejść. Klucz też gdzieś powinien tutaj być. Jest jeszcze jedno wyjście. Okej, okay, czyli tamtędy to jest wyjście. Co to kurwa tu jest? Dziwne. Obie są gotowe, obie są gotowe. No to zapisujemy i idziemy. Wiem, wiem, autozapis też by mnie poratował. Nie ma to jak własnoręczny zapis w końcu. Dobra, czekamy, bo jest czarny ekran. Jak mówiłem, u mnie to nawet czasami długo jest.
Nawet do 20 sekund. Nie wiem, ile już minęło, odkąd weszłem. Jeżeli będzie dłużej niż minuta, no to przykro mi, będzie takie nagranie 20-minutowe. Z czarną, kurwa, dupą na końcu. Ale no cóż. Bywa i tak. Dobra, Hokus, spokój, szczary mary, wiesz, że się kurwa wyłączy. Uj, nie pomogło. Ciekawe, jak to się, czy to się załaduje w końcu, czy to się nie załaduje w końcu, ale tymczasem mogę wam opowiedzieć kawał. Kurwa kawał. Tylko ja kurwa wieje, pierdolę jakiś kurwa kawał. No dobra. Było sobie... Kurwa, macie, nie myślę, kawał na bieżąco. Nie jestem w tym dobry, więc przeczytajcie sobie pod filmikiem, zostawię jakiś na pewno, jak sobie nie zapomnę. A tymczasem szczaeczka, ludzie, bo widocznie się nagranie zjebał się, kurwa, zapis, więc do przyszłego.